Przed nami już trzecia niedziela wielkanocna, trzecia niedziela, w której Kościół pokazuje nam prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał. I co znaczy to zmartwychwstanie dla wspólnoty Jego uczniów? Przyjrzyjmy się więc tekstom liturgii Słowa tej niedzieli. Pierwsze czytanie pochodzi z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. Podobnie jak w zeszłym tygodniu słyszymy o początku Kościoła. Tydzień temu słyszeliśmy o tym, jak Kościół się rozwija, a dzisiaj to czytanie pokazuje kontrowersje wokół tego rozwoju Kościoła. Oto arcykapłan bierze apostołów na przesłuchanie i mówi do nich: zakazaliśmy nauczać w to imię, w imię Chrystusa, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką. Chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Czyli arcykapłan jako w imieniu wspólnoty Żydów, odpowiedzialnych za wszystkich wierzących w Boga, zarzuca apostołom, że mącą, że chodzą po Jerozolimie i nauka, której oni, arcykapłan i uczeni, surowo zabronili, oni ją głoszą. Na to mówi Piotr, a także inni apostołowie, ale przede wszystkim Piotr, bo on jest głową Kościoła: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bardzo konkretne słowo. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tak odpowiada Piotr arcykapłanowi, wyjaśniając w ten sposób, dlaczego nie przestrzega zakazu, jaki nałożył na nich arcykapłan. I tutaj zaczyna się to, co potem towarzyszy Kościołowi przez wszystkie wieki jego życia: prześladowania. Te pierwsze w Jerozolimie bardzo silne, potem zaraz w Rzymie, ale potem we wszystkich wiekach życia, działalności Kościoła są prześladowania, czyli głoszenie Chrystusa jest zagrożone. Więcej, wyznawcy Chrystusa żyją w jakiejś obawie wobec tego, że ktoś, kto ma jakąś władzę, kto ma pozycję, może sprzeciwić się ich wyznawanej przez nich wierze. Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty. Nie możemy słuchać ludzi, bardziej Boga musimy słuchać. I Piotr rozumie, co znaczy to naznaczenie przez Ducha Świętego, posłanie przez Chrystusa. Zabronili im znów przemawiać imię Jezusa, potem ich zwolnili, Sanhedryn im zakazał, a co jest na końcu tego dzisiejszego czytania? Oni cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Chrystusa. Dlatego, że rozumieją swoją postawę z wielką godnością. Zostali obdarzeni zaufaniem do tego, by cierpieć dla Jezusa. Krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan, usłyszymy w drugim czy trzecim wieku. A więc tam, gdzie jest prześladowanie, tam jeszcze głębiej umacnia się Kościół, bo to uwiarygadnia misję uczniów. Wobec cierpienia, wobec prześladowań niektórzy nie są w stanie wytrzymać tego i ulegają temu, o co proszą oprawcy. Jeśli ktoś głosi prawdę, to wie, że nie może inaczej. I jego postawa prześladowanego, postawa biczowania, więzienia, udręczenia, czy nawet zabójstwa, morderstwa, jego postawa jest świadectwem dla innych. Nie muszą nic mówić, ale to, że cierpią dla Chrystusa, staje się w jakiś sposób głoszeniem Ewangelii o Chrystusie. Też ciekawe jest to, w tym czytaniu w Kościele zostaje pominięte, wycięte kilka wersetów, wersety od 34 do 39, czyli cały wątek dotyczący Gamaliela. Otóż Gamaliel, jeden z faryzeuszy, który jest członkiem Sanhedrynu, i on reaguje inaczej niż pozostali, bo jak czytamy w Biblii, pozostali wpadli w gniew, chcieli zabić apostołów,
A Gamaliel się temu sprzeciwia i mówi tak: puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, prędzej czy później się rozpadnie. Ale jeżeli rzeczywiście pochodzi od Boga, to nie potraficie jej zniszczyć. Jeśli to, co oni robią, naprawdę pochodzi od Boga, to nic nie wskuracie tym, że ich zabijecie, że ich będziecie dręczyć, czy że ich będziecie prześladować. I powiedział dalej: oby się nie okazało, że walcząc z nimi, walczycie z Bogiem. I zdaje się, że Łukasz tak to nam mówi w Dziejach Apostolskich, że Sanhedryn posłuchał tej rady Gamaliela i puścił apostołów wolno, choć miał prawo i mógłby ich ukarać, uwięzić, ubiczować, czy nawet zabić. Więc puśćcie ich, bo jeśli to od ludzi, to prędzej czy później się rozsypie. I to jest taka piękna myśl Gamaliela, która jest też obecna w Kościele. Kiedy pojawia się jakiś nowy zakon, wspólnota, jakieś środowisko, bardzo często chcą od razu, żeby tutaj zatwierdzać statuty, żeby robić konstytucję, żeby tworzyć całą strukturę zakonną. Kościół mówi: przyjrzyjmy się. Jeśli to pochodzi od Boga, to będzie się rozwijać. Jeśli nie, to się rozsypie. I to jest też taki piękny dowód na to, dlaczego Kościół jeszcze istnieje, bo gdyby to był rzeczywiście pomysł tylko ludzki, to w tych wszystkich prześladowaniach, w tych wszystkich różnych przebiegłościach ludzi Kościoła, Kościół by się prędzej czy później rozpadł. A to, że trwa, jest dowodem na to, że Pan Bóg kieruje Kościołem. Bardzo ważne słowa Gamaliela. Drugie czytanie to fragment 5 rozdziału Apokalipsy świętego Jana. To znowu w zeszłym tygodniu też słyszeliśmy Apokalipsę, teraz dalej, dalszy część tego tekstu, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w niebie, na liturgię nieba, na tę wielką adorację baranka zabitego, ale baranka żyjącego. Są aniołowie, są trony, są starcy, którzy są symbolem patriarchów, zbawionych, sprawiedliwych, są symbolem kapłańskiego ludu. Tysiące, tysięcy, miriady, miriad, niezliczona ilość tych, którzy są odkupionymi krwią baranka. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę, bogactwo, mądrość, moc, cześć, chwałę, błogosławieństwo. To jest ich pieśń, którą oni nieustannie śpiewają. To opis liturgii nieba, tej liturgii, która uwielbia Chrystusa, bo to On jest w centrum, to On jest tym barankiem. Wszyscy mówią: zasiadającemu na tronie, barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. I cztery istoty żyjące mówią amen, a starcy oddają pokłon. To, co widzi Jan, ta wizja tego, na czym polega niebo, czyli na wiecznym i wielkim uwielbieniu Chrystusa. Wieczność będzie uwielbieniem Chrystusa. Będziemy wszyscy wpatrywać się w tego, za kim przez całe nasze życie na ziemi tęsknimy. Ciekawa jest ta postać czterech istot żyjących, czterech zwierząt. Już pierwsi chrześcijanie w tych czterech symbolach zwierząt widzieli czterech ewangelistów: lew, orzeł, wół i człowiek, czy anioł. I tak często, jak się przyjrzycie na różnych ambonach, lekcjonarzach, są te cztery postaci ewangelistów. To są też postaci, które pojawiają się w Starym Testamencie, w Księdze Daniela. Lew to symbol Marka. Gdy pojedziemy do Wenecji, to w herbie Wenecji jest lew i tam rzeczywiście herb Wenecji, lew jest symbolem świętego Marka na pomnikach, na różnych rzeźbach, dlatego że jego Ewangelia rozpoczyna się na pustyni,
a na pustyni mieszkają lwy i dzikie zwierzęta. Dlatego lew to Marek. Mateusz ma jako swój symbol anioła, czy człowieka, postać ludzką, dlatego że on zaczyna swoją Ewangelię od rodowodu Jezusa, od pokazania Jezusa jako człowieka. Łukasz to wół, jego symbolem jest wół, dlatego że rozpoczyna swoją Ewangelię od ofiary Zacheusza, Zachariasza złożonej w świątyni. To przy okazji tego cudownego poczęcia Jana Chrzciciela, więc ofiarą jest wół. I wreszcie Jan, jego obrazem jest orzeł, Jan, którego Ewangelia rozpoczyna się od hymnu o Logosie. Na początku było Słowo i to Słowo zstępuje z wysoka od Ojca, od Boga. Orzeł jest tym takim najszlachetniejszym stworzeniem, takim najbardziej ukrytym, który szybuje wysoko, jest ponad wszystkim, jest niezniszczony, jest trudno go złapać. To tak trochę jest Ewangelią świętego Jana właśnie. Więc to są te cztery istoty. Wszyscy oddają cześć Barankowi. Czemu to ważne dla nas? No, myślę, że warto zastanowić się, na ile jest w nas taka tęsknota za takim zjednoczeniem z Jezusem, za tym, żebyśmy my w swoim życiu potrafili tak bardzo oddawać cześć Chrystusowi, całym swoim życiem, żebyśmy mieli odwagę głosić Chrystusa. Co nie powiemy, żeby było uwielbieniem Boga? A to by było bardzo, bardzo niezwykłe i piękne. Natomiast Ewangelia dzisiaj, tej trzeciej niedzieli wielkanocnej, to 21 rozdział Ewangelii świętego Jana. Może ksiądz wybrać wersję krótszą, czyli wersety od 1 do 14, lub wersję dłuższą, która zajmuje cały rozdział. W wersji krótszej jest tylko mowa o cudownym połowie ryb. Natomiast w wersji dłuższej jest jeszcze bardzo ważne pytanie Jezusa skierowane do Piotra. Piotrze, czy ty mnie kochasz? I teraz kilka słów tutaj, co w tej Ewangelii, zajrzyjmy sobie do niej, żeby tam coś zaznaczyć, zanotować. Ja nie będę całej czytał, ale po prostu zwróćmy uwagę. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, Natanael, synowie Zebedeusza i jeszcze dwójka. Czyli nie wszyscy apostołowie, ale są razem. I Piotr jest z nimi. Piotr, który jest głową Kościoła. Synowie Zebedeusza, więc także jest Jan. Jan, który tę Ewangelię pisze. Piotr mówi, idę łowić ryby. A oni mówią, idziemy i my z tobą. No właśnie, bo tak działa wspólnota Kościoła. Jeśli Piotr idzie łowić ryby, on jest głową, on jest pierwszy, to oni wszyscy robią to samo, co on. Czyli idą i oni z nim. Ale tej nocy nic nie złowili. I to powinno nam zwrócić nas do 5 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, do tego opisu połowu, kiedy oni na początku drogi z Jezusem, no od tego się zaczyna. W tym 5 rozdziale Łukasza Jezus przychodzi i mówi, wypłyj na głębie, mówi do Piotra, bo całą noc, mistrzu, całą noc łowiliśmy i nic. Ale na Twoje słowo zarzucę sieci. To w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza to czytamy. I Piotr zarzuca sieci i jest wielkie mnóstwo ryb, tak wielkie, że sieci się rwą. Tyle jest tych ryb. I od tego się zaczyna, bo wtedy Piotr pada przed Jezusem na kolana i mówi, odejdź ode mnie, wyjdź z mojej łódki, bo ja jestem grzesznik, a Ty jesteś wielki, Ty jesteś święty. A Jezus mówi, nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. I od tego momentu więcej już nie łowią, wychodzą z tej łódki, zostawiają wszystko i idą za Jezusem. I przez 3 lata wędrują za Jezusem z dala od swoich łowisk, z dala od swoich łodzi. A teraz po zmartwychwstaniu, kiedy, no właśnie, oni jeszcze nie do końca wiedzą o tym zmartwychwstaniu, są w trakcie tego, co zostawili, idąc za Jezusem. Czyli jakby Piotr przekreśla te 3 lata z Jezusem. Jezus go wyciągnął z łodzi, żeby już przestał łowić ryby, a zajął się ludźmi, a Piotr zaczyna znowu łowić ryby. I gdy ramię zaświtał, Jezus stanął na brzegu.
Bardzo ważna jest ta pora. To jest rankiem. O, to jest pora zmartwychwstania. Jezus stoi na brzegu, znowu nierozpoznany. Dzieci, macie coś do jedzenia? Nie. A on mówi, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Daje im konkretną wskazówkę. Oni nie mogli niczego złowić, bo byli bez Jezusa. I oni nie będą w stanie tworzyć wspólnoty Kościoła bez Jezusa. Jeśli pójdą teraz, nie patrząc na zmartwychwstanie Chrystusa, to nie będą w stanie nikogo przyłączyć do swojej wspólnoty, do wspólnoty wierzących w Jezusa. Potrzebują wskazania konkretnego słowa od Jezusa. Nie po lewej, po prawej. Spróbujcie raz jeszcze. I znaleźli tak wielkie mnóstwo ryb, że nie mogli jej wyciągnąć. Tyle było ryb, że tyle osób w łodzi, a oni nie są w stanie tego wyciągnąć. I ten uczeń, który Jezus miłował, czyli Jan, mówi do Piotra, to jest Pan, to jest Chrystus. Jan go rozpoznaje od razu. Piotr, no nie do końca dowierzając, co robi, ubiera się, to zaczyna coś się dziać dziwnego, bo Piotr się ubiera, chociaż ma zaraz pływać, więc powinien się właśnie rozebrać, ale on się ubiera i rzuca się do wody i płynie do brzegu. Pozostali uczniowie dopływają łódką. Kiedy zeszli na ląd, widzą, że jest ognisko, jest ryba i chleb. Więc Jezus już im przygotował śniadanie. Już dla nich wszystko zapewnił. To On zapewnia im pożywienie. Przynieście ryb, które złowiliście. Przed chwilą nie mogli ich wyciągnąć. Ale już spotkali się z Jezusem i Piotr sam poszedł i wyciągnął na brzeg sieć. On sam był w stanie to zrobić. A sieć się nie rozerwała. Czyli mimo tego, że jest sam, mimo tego, że jest mnóstwo, on bierze to swoją ręką i ta sieć się nie rozrywa. To jest bardzo ważny obraz. Pamiętajmy, że Ewangelia Jana powstaje pod koniec I wieku do istniejącej już wspólnoty Kościoła. Obraz tego, kim jest Piotr, czy kim jest papież dla tej wspólnoty. To jest ten, który ma władzę, który ma autorytet, który może całą swoją ręką, jedną ręką, trzymać całą sieć. A ryby, które są w środku, to symbol Kościoła. Piotr jest rybakiem, czyli tym, który bierze tą sieć i przynosi ją do Jezusa. Sieć się nie rwie, to znaczy ten Kościół jest stały, jest święty, jest dobry. A sieć jest pełna ryb i ile ich jest? 153. Ojcowie Kościoła i wiele komentatorów zastanawia się, czemu akurat tyle ryb. Różne są odpowiedzi. Jedna z tych, które do mnie bardzo mocno przemawiają, 153 gatunki ryb istnieją w morzu. Inna koncepcja, 153 ludy zamieszkują ziemię. Tak uważali starożytni. Więc jakby to znak tego, że wszyscy. Więc tą liczbę należy tak odczytać. Ta sieć jest pełna ryb, a jest ich tyle, ile? Ile jest ryb? Wszystkie ryby. W tej sieci są wszystkie ryby. Czyli w Kościele jest miejsce dla każdego. Nikt nie jest wyłączony z tej wspólnoty. Jest miejsce dla każdego. Nikt nie pytał, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Jezus. I teraz tutaj kończy się ta krótsza wersja, krótsze czytanie. Natomiast potem, kiedy już zjedli śniadanie, Jezus pyta się Piotra: Szymonie, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Agapas me. Tu używa tego najgłębszego słowa o miłości, miłości agape, miłości zdolnej oddać życie bezinteresownie. Natomiast Piotr odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, i mówi filose, używa miłości fileis, czyli no bardzo Cię lubię, lubię Cię, ale nie jestem w stanie powiedzieć agapao, nie jestem w stanie powiedzieć tej formy miłości najgłębszej, co nie jest przeszkodą, bo Jezus mówi do niego, paś baranki moje, czyli powołuje Piotra. I znowu po raz drugi pyta, Szymonie, czy miłujesz mnie? I tu znowu mówi, agapas me?
A on mówi, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. I tu znowu filose używa tego filei z tej płytszej może miłości. Tak, panie, ty wiesz, że cię bardzo lubię. Powiedział do niego trzeci raz, Szymonie, czy kochasz mnie? I tutaj Jezus zmienia ten czasownik, już nie mówi agapas me, ale mówi fileo, czyli mówi no, w tym czasowniku, którego użył Piotr. Czyli jakby to jeszcze raz może krótko podsumowując, Jezus pyta, Piotrze, czy ty mnie kochasz najgłębszą miłością? Piotr mówi, panie, lubię cię. Piotrze, czy ty mnie kochasz największą miłością? Panie, lubię cię. I trzecie pytanie, Piotrze, czy ty rzeczywiście mnie lubisz? Czy ty mnie kochasz? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? Może właśnie zasmucił się, że powiedział, kochasz, że Jezus zwątpił w to, co powiedział wcześniej Piotr i dopytuje, czy naprawdę fileo me? Czy rzeczywiście ty fileo, bo tak jak mówisz, czy to jest prawda? Natomiast Piotr mówi, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. I tutaj znowu może zasmucił się dlatego, że trzeci raz zmienił Jezus tą formę czasownika, ale może też zasmucił się, że trzeci raz to się zdarzyło. Bo to jest pierwsze ich spotkanie po ostatniej wieczerzy. Pierwszy raz rozmawiają po jego zmartwychwstaniu. I Jezus mógłby dać inne pytanie. Czemu trzy razy się mnie zaparłeś? Czemu trzy razy udałeś, że mnie nie znasz? Czemu zwątpiłeś we mnie? Czemu nie byłeś przy pustym grobie? Czemu nie byłeś pod krzyżem? A Jezus o to nie pyta. Jezus pyta o miłość. I ta rozmowa staje się powołaniem Piotra, bo trzy razy słyszy paś owce moje, paś baranki moje. A potem Jezus mówi do niego, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, a teraz, gdy się zestarzejesz, ktoś inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedziawszy, powiedział do niego, pójdź za mną. Dopiero teraz pójdź za mną. Po całej długiej opowieści, po całych długich trzech latach i Piotr słyszy słowo, pójdź za mną. To też niezwykłe, że inni apostołowie słyszeli pójdź za mną już wcześniej, a Piotr dopiero wtedy. Gdzie ja idę, ty pójść teraz nie możesz, ale kiedyś pójdziesz. Panie, za tobą mogę iść i na śmierć. Kogut nie zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Pamiętamy ten dialog w przedostatniej wieczerzy. A teraz, później pójdziesz, Jezus mówił wcześniej. Teraz mówi, pójdź za mną. Dopiero po doświadczeniu upadku, po doświadczeniu zdrady Jezusa, ale także po doświadczeniu miłości Jezusa, Jego przebaczenia, Piotr może świadomie odpowiedzieć na Jego powołanie i może usłyszeć od Jezusa, pójdź za mną. Próbujmy dzisiaj w tej niedzieli zastanowić się nad tym pytaniem, czy ty mnie kochasz? I nad tym, na ile my się próbujemy trudzić sami, łowiąc z lewej, prawej, ale bez Jezusa i dziwiąc się, że nic nie możemy złowić, a na ile potrafimy zaufać i wypłynąć na głębie i zarzucić sieci według takich wskazówek, które daje nam sam Jezus. Warto o tym pomyśleć, warto nad tym się zastanowić w tej dzisiejszej niedzieli. Dziękuję Wam za ten odcinek. Zapraszam do kolejnych spotkań, zawsze w poniedziałki spotkanie z jedną księgą ciekawą, biblijną, dotyczącą Biblii. W środę spotkanie z jedną z postaci Starego i Nowego Testamentu, a zawsze w piątek kolejna porcja wskazówek do wprowadzenia do niedzielnej Eucharystii. Bardzo też dziękuję Wam za wsparcie na zrzutka.pl. Pod każdym filmem jest zawsze link do zrzutki, do zbiórki pieniędzy na wsparcie tego kanału. Dziękuję Wam za to. Do zobaczenia, do usłyszenia. Szczęść Boże.